Cześć, z tej strony Milena Bekalarska, jestem stylistką i w dzisiejszym odcinku Modna Krakowska porozmawiamy sobie troszeczkę o spodniach, a dokładnie o szerokich spodniach, czyli o najmodniejszym kroju na sezon jesień-zima 2020. Rurki troszeczkę chowamy na dno szafy i stawiamy, słuchajcie, na szerokość. Pokażę Wam trzy różne stylizacje ze spodniami w roli głównej. Rozpoczniemy sobie bardzo klasycznie, ponieważ w pierwszej stylizacji pojawi się garnitur. Ja postawiłam na taki kamelowy kolor, bardzo piękny, który sprawdzi się w takich właśnie jesiennych stylizacjach. Do tego mam marynarkę i pod spodem wybrałam golfik. Taki bardzo prosty, natomiast słuchajcie, mamy prostą stylizację, ale jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie te szczegóły i detale podbijają tą stylizację. Możecie zwrócić uwagę na wykończenie tego białego golfu. Tutaj mamy taki złoty akcent i złoty akcent również pojawia się w spodniach przy guzikach oraz tutaj na marynarce. Jest to taka prosta stylizacja, która sprawdzi się na takie do pracy, ale też na wyjście. Natomiast, co jest bardzo ważne, żeby przełamać trochę tą elegancję, połączyłam ze sportowym obuwiem i specjalnie dla odważnych pań wybrałam takie ze srebrnym akcentem. Słuchajcie, nie bójmy się połączenia złotego i srebrnego, jeżeli on jest w takiej mniejszej ilości, to sprawia, że całość stylizacji jest ciekawsza, ale oczywiście całe białe buty również się sprawdzą. Więc to jest, słuchajcie, moja pierwsza propozycja stylizacji ze spodniami. W drugiej stylizacji pojawia się jeans, a dokładnie mom jeans, czyli fason spodni, który charakteryzuje się szeroką nogawką oraz wysokim stanem, które nam pięknie wydłuża nogi. I z czym połączyłam te szerokie nasze spodnie? Wybrałam koszulę, troszeczkę w takim klimacie boho, bo mamy tutaj właśnie dużo detali, dużo się tutaj dzieje, takie delikatne kwiaty pojawiają się na koszuli, więc mamy jeans, mamy kwiaty i ja te kwiaty również przemyciłam, słuchajcie, w biżuterii, ponieważ wybrałam takie piękne kolczyki ze złotymi akcentami. I jeżeli pojawia się złoto na górze, to te złoto również pojawi się na dole. Ja z szerokimi spodniami połączyłam i zestawiłam obcas, czyli piękne sandałki. Proszę bardzo, i to jest moja druga propozycja stylizacji. Słuchajcie, na co dzień możecie wybrać płaskie mokasyny, natomiast zmieniając obuwie na obcas, już nam troszeczkę zmienia się charakter i na przykład stylizację możemy spokojnie wykorzystać również wieczorem. Moja trzecia i ostatnia propozycja stylizacji ze spodniami to bardzo wygodny look, który możemy wykorzystywać spokojnie przez cały dzień, ponieważ pojawiają się tutaj materiałowe spodnie, które są wygodne, ponieważ mamy gumeczkę, mamy luźny fason, materiał taki niegniecący się, sprawdzałam. I z czym zestawiłam te spodnie nasze? Z klasycznym long sleeve'em, czyli bluzką o długim rękawie, natomiast na górę, żeby nie było tak bardzo jasno, wybrałam kamelowy kardigan, proszę bardzo, rozpięty i ja teraz się śmieję, że ta stylizacja jest w takim paryskim stylu, a to dlatego, że do tego kardiganu wybrałam jeszcze beret w podobnej kolorystyce. Możecie zobaczyć, jak on się pięknie mieni. I jeżeli jesteśmy już przy dodatkach, to wisienką na torcie jest taki piękny worek, czyli modny fason torebki z frędzlami, z detalami. I tą stylizację możemy wykorzystać spokojnie na co dzień, na spotkania prywatne, ale również do pracy. Wystarczy, że zamienimy na przykład ten biały long sleeve na białą koszulę i mamy dalej wygodną, ale troszeczkę bardziej formalną stylizację. Słuchajcie, to jest wszystko, jeżeli mówimy o stylizacji ze spodniami, szerokimi spodniami. Jestem ciekawa, pierwsza, druga czy trzecia jest Waszą ulubioną? Dajcie znać i do zobaczenia wkrótce.